Dzień dobry. Anna Lachowska, Fundacja Przemocni. Po dość długim czasie przerwy, temat bardzo przekrojowy, bardzo też związany z naszą nieobecnością. Remigiusz się zgłasza. Na pewno się nagrywa. Tak. Tak? Lecą sekundy. Mocno też związane z naszą nieobecnością. Ale przekrojowy, w ogóle w szokujący sposób. Od czego by tu zacząć? Zacznijmy może od tego, że w 2018 roku zrobiłam takiego fundacyjnego mema z księżycem, na którym napisałam tam: z okazji pełni życzę wszystkim wilkołakom, żeby się przestały rzucać. I nie będąc osobą jakoś zaangażowaną w New Age, w jakąś współczesną tak zwaną duchowość, w magię i w różne zjawiska parapsychologiczne, no jednak obserwuję z miesiąca na miesiąc, że kiedy zbliża się pełnia, to ludzie szaleją. Jest nie od dziś wiadomo, że na przykład też pasożyty szaleją w okolicach pełni, są bardziej aktywne. Pasożyty mam na myśli na przykład glistę ludzką. I ludzie, którzy mają niepozałatwiane sprawy ze sobą, również w okolicach pełni aktywują te swoje niezałatwione sprawy i wyżywają się na innych ludziach. Ja bardzo często padam tego ofiarą. Oglądaliśmy wczoraj chyba fajny taki dokument o wilkołactwie w różnych kulturach. Oczywiście mit wilkołaka występuje w każdej kulturze. Tłumaczone jest to różnie w różnych koncepcjach, czy to antropologicznych, czy etnologicznych. W ten sposób tłumaczono niewyobrażalne jakieś tragedie, jakieś masakry. Natomiast jest bardzo charakterystyczne, że i wampir, i wilkołak występują w każdej kulturze. Wampir to jest taka metafora osoby, która wysysa energię. Nawet jest w takiej pop psychologii pojęcie wampira energetycznego, wampira emocjonalnego. Natomiast wilkołak jest osobą, z której wychodzi jakaś w ogóle druga, dzika, niebezpieczna osobowość, który nad sobą nie panuje w tym czasie i ujawnia potwornie mordercze instynkty. I mój mem wziął się właśnie stąd, dlatego że aktywują się ludzie. Nie wiem, jak to nazwać, ale po prostu zachowujący się jak szaleńcy, jak lunatycy. I przed tą pełnią trafił nam się w ogóle wspaniały przykład gówno burzy, w której tym razem dowiaduje się od osoby, która ma kilka kont. Nazywa je w ten sam sposób, czyli na przykład Alex Alex, Martyna Martyna. Pisze u nas na fanpage'u, pisze do Remigiusza również te same rzeczy, tylko z tych dwóch różnych kont, które są nazwane według tego samego modelu. No i tym razem problem jest taki, że nasza agresywna fundacja, znaczy nie nasza agresywna fundacja, tylko nasza agresywna ja w fundacji, tak prowadzę fundację, że my tresujemy dzieci. Nieważne, że my z dziećmi nie pracujemy, ale tresujemy dzieci, ale agresywnie i brutalnie. Głosimy rasistowskie poglądy. No i oczywiście mieszkamy w śmieciach i w syfie. I teraz o co poszło? O co poszło tym razem? Otóż na jednej z grup o autyzmie na Facebooku pani zadała pytanie na temat diety, bo ktoś jej doradził, żeby wzięła dziecko na dietę niskowęglowodanową. No i zapytała, co inni o tym sądzą. Więc ja powiedziałam, że mi bardzo dieta niskowęglowodanowa, a wręcz ketogeniczna, czy też paleo, bardzo służy. I jest sporo teorii,
które wyjaśniają, dlaczego tak jest. Część to są hipotezy naukowe, część to już są teorie naukowe, które są potwierdzone. Ja nie będę tutaj podawała kwerendy, dlatego że to nie jest opracowanie naukowe, tylko to jest psychoedukacyjny materiał. Jak ktoś chce zgłębić temat, to w dzisiejszych czasach każdy może nie wychodząc z domu, zgłębić dowolny temat, więc ja się nie będę tutaj wybraniała, podając bibliografię, bo to by zajęło niepotrzebnie mój czas. Jak ktoś chce się dowiedzieć, to się dowie, a takim miejscem, w którym można zacząć weryfikowanie tego, co zaraz powiem, jest blog Silent Forge. Ja podlinkuję artykuł. To jest artykuł, który ma bardzo rzetelną bibliografię, bardzo rozległą bibliografię podaną. Oczywiście to informacje, które mam, nie pochodzą tylko z tego artykułu, tylko są jakby fuzją całej wiedzy, którą mam, wszystkich obserwacji, których dokonuję, mogę sobie weryfikować różne teorie, czy one mi się w praktyce sprawdzają, czy nie. Natomiast uważam, że Silent Forge zrobił to tak świetnie, że tu w ogóle nie ma co wyważać otwartych drzwi. Otóż odpowiedziałam, że neandertalska teoria autyzmu mogłaby tłumaczyć, może tłumaczyć, prawdopodobnie tłumaczy, dlaczego autyści tak bardzo źle znoszą dietę węglowodanową. Tak bardzo często źle ją znoszą. Bo nie wszyscy. Znam autystów, którzy ciastko zagryzają bułką, a bułkę ryżem i chlebem i mają znakomity metabolizm. Natomiast wielu z nas ma skłonność do tycia, do insulinooporności, do chorób tarczycy, szczególnie Hashimoto, do różnych autoagresywnych chorób, do alergii, w tym do alergii pokarmowych. Dlaczego? Cofnijmy się kilkadziesiąt tysięcy lat wstecz, kiedy to Homo sapiens wychodził z Afryki. W tym czasie w Eurazji żył neandertalczyk i on był głównym gatunkiem człowieka. Neandertalczyk to był gatunek, który był iście łowiecki. Łowiecko-zbieraczy oczywiście. Czyli żywił się głównie mięsem, tłuszczem i tymi roślinami, które znalazł, a więc rzadko roślinami, które mają wysoki indeks glikemiczny i wysoką zawartość cukrów. Raczej zagryzał coś z trawnika, raczej jakąś sałatę. Oczywiście jabłko na pewno było atrakcją, śliwka jakaś była atrakcją, to były słodycze neandertalskie, rzadko zdarzały się, bo do tego, żeby owoc był bardzo słodki, potrzebne jest światło słoneczne, potrzebna jest ciepła pora roku, a wówczas w Europie nie bardzo były ciepłe pory roku. Tak więc raczej odżywiali się tymi roślinami, które zawierają dużo chlorofilu, które nie owocują, a przynajmniej nie owocują okazale, nie wgłębiałam się w to aż tak bardzo. Natomiast zimny klimat już nam obrazuje, co można zjeść, a czego nie można. Natomiast Homo sapiens, który wychodził z Afryki, owszem, też polował, ale to był gatunek rolniczo-zbieraczy. To oznacza, że to Homo sapiens oswajał zwierzęta i mutował je w hodowli na użytek ludzki. Czyli na przykład nabiał zawdzięczamy nie neandertalczykom, a Homo sapiens. Homo sapiens, oczywiście ten, który się przemieszczał w czasie przemieszczania, nie bardzo robił rolnictwo. Natomiast kiedy gdzieś stacjonował, kiedy postanawiał gdzieś zamieszkać, lub też zanim wyszedł z Afryki, wprowadzał zwyczaj hodowli. A więc mutacji w kierunku najbardziej pożądanych cech. Stąd bydło mleczne na przykład i nabiał. Stąd wysokocukrowe owoce w diecie Homo sapiens. Stąd zboża w
diecie Homo sapiens. I teraz tak, na czym polega ewolucja? Otóż ewolucja to jest bardzo rzadko rozumiane, aż mnie to szokuje. Ewolucja polega na tym, że przeżywają te osobniki, które są najlepiej dostosowane do warunków. A wymierają te, które nie są dostosowane. W związku z czym przekazują swoje geny te osobniki, które są najlepiej dostosowane do danych warunków, a nie przekazują genów te niedostosowane. Oczywiście dzisiejszy człowiek zupełnie przeciwdziała temu. Czyli jeśli była możliwość odżywiania się bardzo słodkimi owocami, to wśród Homo sapiens te osobniki, które dobrze znosiły taką dietę, były najzdrowsze, mogły się najlepiej rozmnażać, najbardziej rozmnażać. Tak samo ze zbożami, tak samo z nabiałem. Zdrowe były te osobniki, które były zdrowe jedząc to. To znaczy, że w genomie Homo sapiens przetrwała duża tolerancja, a wręcz korzystna reakcja na takie składniki pokarmowe. Natomiast u Neandertalczyka nie było w ogóle powodu, by takie cechy się kształtowały, bo nie było takiego jedzenia. Neandertalczyk dobrze sobie radził, dobrze trawiąc mięso i dobrze trawiąc tłuszcze i chlorofilowe rośliny. Orzechy, ryby. Więc w genomie neandertalskim nie ma tolerancji na węglowodany. Więc jest alergiczna reakcja na węglowodany. No i teraz, czym jest genetyka? Genetyka, najprościej ujmując, działa tak, że ma zestaw cech i jak w kasynie, na każdy zestaw cech rzucamy dwie karty, dwie kości. Jedna jest ważna, a druga jest nieważna. Jedna jest włączona, a druga jest niewłączona. Powiedzmy, że krupier nam ustala, że prawa jest nieważna, a lewa jest ważna. Tak, ta, którą położymy. Na przykład tak. Czyli dziedziczymy nie wszystkie zestawy cech po swoich przodkach, bo i tak się nie da odziedziczyć wszystkich, ale potencjalnie dziedziczymy większość. I teraz, zależnie od tego, czy krupier zdecydował, czy karta X, karta Y jest ważna, czy jest nieważna, mamy tę cechę albo nie. Instytut Maxa Plancka stwierdził, że wśród współczesnego Homo sapiens jest od 1-4% genomu neandertalskiego. Jest to w ogóle, zobaczcie, zbliżone do szacunkowej liczby autystów w populacji. Stwierdzono też, że w genomie tym stricte afrykańskim autyzm w zasadzie nie występuje, występuje na poziomie błędu statystycznego. Co oznacza, że jeśli ktoś ma 100% afrykańskie homo sapiensowe geny, to nie będzie autystą. Natomiast jeśli ktoś ma domieszkę genów neandertalskich, to w odpowiednich warunkach, czyli jeśli one są aktywowane, pojawia się autyzm. Wielkie mico. Zostałam wyśmiana, nawyzywano od szurów, ale to jest jeszcze nic. Najlepsze jest to, że zostałam nazwana rasistką. I toczy się wielka główna burza na temat właśnie tego rasizmu. Mój rasizm polega na tym,
że powiedziałam, że ludzie o czystym genomie afrykańskim nie mają autyzmu, bo jeśli autyzm pochodzi od neandertalczyka, to znaczy jest zestawem cech neandertalskich, to mając czysty genom afrykański, homo sapiens, nie można być autystą, proste. Natomiast weźmy pod uwagę, że przez te kilkadziesiąt tysięcy lat, według różnych teorii na temat neandertalczyka, myśmy się krzyżowali. Dlatego, że gatunki homo sapiens i neandertalis były tak blisko siebie spokrewnione, miały wspólnego przodka australopiteka, że mogły się rozmnażać i mieć płodne potomstwo. I teraz na poparcie jeszcze tej tezy przyjrzyjmy się innym cechom neandertalskim. Neandertalczycy żyli w bardzo małych grupach, do 10 osób. Nie było u nich patriarchatu, kobiety i mężczyźni wypełniali jakby te same role, tak samo polowali, traktowali siebie zupełnie po partnersku, nie mieli kodu społecznego, nie mieli struktur społecznych, czyli po prostu zebrała się banda autystów i ten, kto ma dobry pomysł, ten jest szefem od realizacji danego pomysłu. No chyba jest nam to wszystkim autystom dobrze znane. Grupy były tak małe, że nie trzeba było tworzyć zasad, tych kodów kulturowych, których my nie umiemy czytać, tak? Wielkich jakichś struktur, bo to w ogóle było poza naszym pojęciem. Mówię naszym, naprawdę utożsamiam się z tą teorią, uważam, że ona jest bardzo słuszna. Żyli oczywiście w jaskiniach, chowali swoich zmarłych w jaskiniach, byli gatunkiem mocno, można powiedzieć, uduchowionym, a mało komunikatywnym. To znaczy na przykład, oni tworzyli sztukę, oni kładli kwiaty na mogiłach swoich zmarłych. Więc ich komunikacja była dość ograniczona. Oni nie tworzyli skomplikowanego języka, nie tworzyli wielu słów i faktycznie w takich autystycznych grupkach my się często porozumiewamy jak zwierzęta, rozmawiamy tak samo ze zwierzętami jak z ludźmi i Remek doskonale raczej wie, co to znaczy, kiedy mówię aaa! To oznacza, że ja jestem tak przebodźcowana, przemęczona, tak mnie coś boli, że ja nie mogę mówić teraz. Nawet nie mogę słuchać, nic nie mogę. I faktycznie bardzo często jest tak, że nie potrzebujemy wielu słów, by na co dzień funkcjonować. Oczywiście kochamy słowa, one nas bawią, neandertalczycy też mieli swój język. Natomiast on był właśnie nieporównywalnie mniej rozbudowany niż język homo sapiens. A neandertalczycy nie byli konfrontacyjni. Oni nie wchodzili w relacje z grupami ludzkimi, których nie znali. Oni nie podbijali, nie mieli potrzeby ekspansji, unikali innych grup ludzkich. I co? Od kilkunastu lat nauka rozważa otwarcie teorię, czy neandertalczyk naprawdę wyginął. Nie pamiętam teraz i próbowałam przed chwilą znaleźć, ale nie mogę tego znaleźć. Jak nazywał się profesor, który w okolicach 2010 roku zaczął głosić teorię, że neandertalczyk nie wyginął, tylko skrzyżował się z homo sapiens. I on został wyklęty, wyrzucony z salonów, wyrzucony z katedr jako po prostu szaleniec. I tak jak to się dzisiaj właśnie mówi, tak, że i o mnie został powiedziany szur. A dzisiaj, kiedy się patrzy na to, co jest w internecie napisane o badaniach naukowych, o odkryciach, stanowiskach na temat neandertalczyka, to raczej nauka skłania się ku temu, by neandertalczyka nazywać homo sapiens neandertalis, czyli człowiek rozumny, neandertalski, czyli druga rasa jakby, czy niech będzie, że gatunek.
Natomiast jeśli my się mogliśmy krzyżować, mając płodne potomstwo, to chyba nawet nie jest gatunek. W sensie nie są to dwa różne gatunki. Tylko raczej rasy, rodzaje. Ten profesor spotkał go wiele przykrości i braku szacunku ze strony świata naukowego, a te 10-13 lat później jego teoria jest już w zasadzie przyjęta przez świat naukowy i możemy znaleźć bardzo dużo artykułów, również tych z bibliografią, o tym, że mieliśmy błędne pojęcie na temat Neandertalczyka i jego losów. Ja sobie pomyślałam wczoraj tak, kiedy rozmowa się zaczęła przeciągać, potem zostałam wyśmiana, ale jedna pani też tak trochę robiąc sobie, podśmiewając się ze mnie, zapytała się, co to w ogóle za teoria. No ale kiedy zaczęłam referować teorię, która w ogóle chciałabym powiedzieć nie jest moja, tylko referuję jakąś teorię naukową, więc w ogóle przypisywanie mi że teoria, którą referuję, jest moja i obrażanie się na mnie za tę teorię, za to, że ja tak myślę, że ja tak mówię, jest niedorzeczne, bo ja akurat się zgadzam z tą teorią, dla mnie ona jest bardzo przekonująca. Zresztą jeśli jest teorią, a nie hipotezą, to przekonała nie tylko mnie, tylko są po prostu na to dowody. Natomiast no, to jest tak, jakbym opowiadała o faszyzmie w Niemczech i była posądzana o to, że jestem faszystką. Czyli można mówić tylko o rzeczach, które sami myślimy, a o rzeczach, których się dowiedzieliśmy, to nie można mówić, bo to oznacza, że je myślę, kiedy je mówię, tak? Że to są moje poglądy. No i pani zaczęła się dopytywać i ja tak trochę sama zaczęłam się zastanawiać też, że przecież w ludzkiej historii nigdy nie było tak, byśmy my wytłukli jakiegoś człowieka doszczętnie. Jakąś nację, jakąś rasę. Nie było tak. Owszem, przez naszą kulturę, cywilizację zginęły różne gatunki zwierząt, ale z drugim człowiekiem, z człowiekiem tak się nigdy nie stało. Daliśmy w kość Indianom, wytrzebiliśmy ich w pień, ale oni nadal są. Holokaust wytrzebił Żydów, ale oni nadal są. Kolonializm z rdzennymi Afrykańczykami zrobił coś strasznego, wyeksploatował ich w ogóle przez tak długi czas, że to jest aż nie do pojęcia, że ta rasa przetrwała, ale przetrwała. Dlaczego? Dlatego, że nawet w czasie wojny, nawet ludzie, którzy biorą w niej czynny udział, żołnierze, są ludźmi. Po pierwsze są ludźmi, po drugie są żołnierzami i oczywiście mogą folgować swojej nienawiści, swojej agresji, swojej frustracji, mogą z przyjemnością wykonywać polecenia wymordowania jakiejś ludności, potrafią być bestialscy, okropni i przerażający, ale zawsze znajdzie się taki, który uratuje dziecko, albo uratuje kobietę. Bo mężczyzna, który zabija dziecko lub kobietę, bo szef tak chciał, jest aberracją w naszym gatunku. Po prostu jest aberracją. Więc mężczyźni, którzy wpadają do wioski i wyrzynają wszystkie w pień, wszystkie dzieci i kobiety, to są mężczyźni zaburzeni. A większość ludzi nie jest zaburzona. Każdy ma jakiś problem, ale większość ludzi nie jest zaburzona. Więc będą oszczędzali kobiety i dzieci. Będą brali jeńców, bo to jest typowe dla nas. My uwielbiamy, jak ktoś za nas robi. Więc jeńcy, niewolnicy, to jest tak stare jak ludzkość. Więc też, czemu nie mieliby z Neandertalczyków brać sobie jeńców, niewolników? Czemu nie mieliby sobie brać nałożnic? Oczywiście neandertalskie kobiety były raczej brzydsze niż kobiety homo sapiens.
ale też odnoszę wrażenie, że te wyobrażenia, które są nam przedstawiane dzisiaj, są jednak dość takie zgrubne, takie sztampowe, jak portret pamięciowy. Więc powiedzmy, że po prostu kobieta neandertalska była niższa, była bardziej, za przeproszeniem, cycata, miała szersze biodra, czyli raczej była atrakcyjna. I teraz jeszcze dodajmy do tego, że to były kobiety, które kochały dom, które były blisko związane z bliskimi, opiekuńcze, które nie chciały podbijać świata, nie chciały zwiedzać, nie chciały świecidełek. Były pracowite, były odporne. To super kobieta. Dlaczego ten czy tamten przedstawiciel Homo sapiens nie chciałby, miałby jej nie chcieć jako swoją kobietę? Nigdzie nie pójdzie, nie zdradzi, dziećmi się dobrze zajmie, same zyski. Do rodzenia przystosowana, bo miednice neandertalek były szersze niż miednice Homo sapiens. Homo sapiens byli smukli, wąscy, a neandertalczycy przykości, przesadziści, silnie umięśnieni, z szerszymi kanałami w kośćcu, odpowiedzialnymi za cokolwiek, bo mieli szersze nosy, więc wnioskuje się, że mieli więcej komórek węchowych. Spójrzcie, nadwrażliwość na węch, na wzrok, znaczy na obraz, na światło, na dźwięki. Kobiety miały też szersze miednice, szersze kanały rodne, łatwiej rodziły, więc to w ogóle u zarania ludzkości to była na wagę złota. Bo kobieta, która umiera przy porodzie, to nie jest kobieta, która wychowa ci dziecko. Więc lepsza jest ta, nawet brzydsza, która ci to dziecko urodzi i wychowa. Więc neandertalka tutaj naprawdę ma duże szanse na rynku matrymonialnym. Mózg 5-letniego neandertalczyka był rozmiarów dorosłego Homo sapiens. Mogło więc się tworzyć więcej połączeń nerwowych, ale one były dłuższe niż u Homo sapiens. Czy to nie jest właśnie ta neuroróżnorodność? Czy to nie jest tak, że nasze mózgi pracują jak oszalałe maszyny 24 godziny na dobę i nigdy nie przestają, ale wpadają na 1000 dygresji, kiedy myśl idzie od jednego wątku, od jednego punktu do drugiego? Tak jest. Tym się różnią nasze mózgi od mózgów osób neurotypowych, że u nas myśl przemierza ogromne obszary dygresji, a zaczyna się od, na początku był chaos. Nie ma więc w ogóle powodów, by się oburzać na teorię neandertalską, bo ona nikomu nie ubliża, do jasnej anielki. Niemniej, spotkałam się z tym, że jednak wiele osób poczuło się dotkniętych, poczuło się obrażonych. Nie moja to wina, przykro mi, że was nauka obraża, że tak mało wiecie o neandertalczyku, że jest on w ogóle dla was czymś obraźliwym. Dla mnie też kiedyś był. Te 10 lat temu, kiedy się zaczęłam interesować tą teorią, że neandertalczyk nie wyginął, kiedy jeszcze nie wiedziałam w ogóle, że jestem autystyczna, kiedy jeszcze o autyzmie się w ogóle niewiele mówiło, śledziłam tę teorię i myślałam, że ludzie najbardziej prymitywni i agresywni być może pochodzą od neandertalczyka. Okazuje się, że zupełnie w ogóle nauka wskazuje, że jest odwrotnie. Że to raczej nie jest bliżej do Neandertala. Aha, jeszcze co do tych zmysłów. Silent Forge z kolei zaczął to śledzić, kiedy napisał ten swój prześwietny artykuł z tą ogromną bibliografią. Zaczął śledzenie tematu od tego, że zauważył, że jego rodzina ma niezwykle duże tęczówki. Ja też wielokrotnie słyszałam, że mam oczy jak cielak i to też nie jest obelga. Cielaki mają przepiękne oczy. Że moje spojrzenie jest bardzo wyraziste, że mam piękne oczy.
i spojrzałam na to, co pokazywał Silent Forge, porównanie tęczówki osoby z autyzmem i osoby neurotypowej, my faktycznie mamy dużo większe tęczówki niż osoby neurotypowe. Prawdopodobnie to też jest pozostałość po neandertalczyku. O co chodzi z tym rasizmem, że się tak na mnie panie rzuciły? Tak do końca to nie wiem, bo jest to oczywiście jakiś w ogóle niedorzeczny zarzut, no ale spróbujmy. Spróbujmy to zrozumieć. One zrozumiały, że jeśli ktoś ma neandertalskie geny, to jest neandertalczyk. A jeśli ktoś ma afrykańskie geny, to jest czarny. No i ja powiedziałam, że u osób z czystym afrykańskim genomem, a więc ze 100% genomem Homo sapiens, autyzm nie występuje. Czyli jeśli ktoś ma 100% czysty afrykański genom Homo sapiens sapiens, to jest osobą neurotypową. Natomiast aktywacja genów neandertalskich prawdopodobnie oznacza autyzm. Średnio w populacji szacuje się, że tych genów neandertalskich jest od 1 do 4%. W większości mamy geny Homo sapiens sapiens. Średnio neandertalskich jest od 1 do 4. U poszczególnych osób może być to więc dużo wyższy poziom. Tym bardziej, że przecież my się dobieramy w pary na podstawie gustu, co oznacza, że wybieramy podobnych do siebie. Oczywiście jest kawał ludzkiej historii, kiedy po prostu nie wybieraliśmy, tylko wybierano za nas, wybierano nam partnera, który będzie dla nas korzystny finansowo, społecznie, ale to nadal jednak była osoba na przykład z tej samej wsi, w związku z czym tak naprawdę dość krewna. W każdym razie tak były śluby między dworami, a więc między rodzinami z dwóch różnych miejsc, powiedzmy Europy. Ale generalnie przez większość czasu my się dobieraliśmy na zasadzie tego, co mi się podoba, a podoba nam się to, co znamy. Oczywiście równie przystosowawczą cechą, ale z innych powodów, jest to, że podoba ci się to, czego nie znasz. Muszą być w populacji osoby, które na przykład gustują seksualnie w partnerach innej rasy. Dlaczego? Dlatego, że to jest dobre. To jest dobre, bo to wprowadza różnorodność genową, a więc unikamy w ten sposób chowu wsobnego, czyli eskalowania cech, które są problematyczne. Dajemy większą różnorodność na tej loterii, gdzie ten krupier decyduje, która karta, czyli który chromosom w parze chromosomów będzie aktywny, a który będzie nieaktywny. Muszą być osoby, muszą być społeczności, które są ciekawe nowego, po to, żeby wprowadzać świeżą krew tak zwaną. W każdym stadzie tak jest, w każdej populacji, nie tylko ludzkiej. To widać na przykład po naszych kotkach. Jest rodzina 6 kotków. Jedne są bardzo ciekawe, bardzo chętnie poznają inne koty, innych ludzi. Inne się boją, inne są wycofane. Więc ten element jest w populacji dla jej dobra bardzo potrzebny. I tak samo dobieranie się według zasady podobieństwa również jest bardzo potrzebne. Dlaczego? Dlatego, że obcy może oznaczać bakterie, wirusy, choroby, z którymi my się nigdy nie spotkaliśmy, więc jesteśmy nieodporni. Obcy może oznaczać zwyczaje, w których my się nie odnajdziemy, może oznaczać pożywienie, z którym my sobie nie poradzimy, nie będziemy go trawić, tak? Nie wiadomo, jakie ma zamiary i tak dalej, i tak dalej. Czyli większość populacji jednak będzie wybierała to, co zna, podobne do siebie, a część ekspansywnych odkrywców będzie ruszała w świat, podbija nowe kontynenty.
tak jak zrobił Homo sapiens, wychodząc z Afryki, bo przecież część Homo sapiens została w Afryce, ta niechętna nowości, ta bardziej zachowawcza, ta, która wybiera podobne i znane, a ta, która poszła podbijać Europę, to była ta ciekawska część Homo sapiens sapiens, ta odważna, ta ekspansywna, ta ekstrawertyczna. I oni spotkali Neandertalczyków. I o ile historia ludzkości jest historią morderstwa, to też nie widzę powodu, dla którego Homo sapiens sapiens miałby po prostu wyrżnąć w pień Neandertalczyka. Jasne, oni mogli mieć nastawienie no właśnie ekspansywne, podboju, wojny, ale niekoniecznie, nie sądzę, by cały lud, który wyszedł z Afryki, szedł tu w jednym celu, wybić innych ludzi i tu zamieszkać. Bardziej ludzkie, mimo wszystko, niż wojna, jest integracja. Bardziej uwierzę w to, że Homo sapiens napadali grupy Neandertalczyków i gwałcili neandertalskie kobiety, niż że je zabijali. To jest jedna sprawa. Druga, Neandertalczycy już tu żyli i już coś umieli. Homo sapiens, nie sądzę, by był tak głupi, żeby nie chcieć się nauczyć czegoś od kogoś, kto już coś tutaj ogarnął. A ja jestem nowy w klimacie, który jest naprawdę nieprzyjazny. Aha, no jak zwykle, właśnie tym swoim mózgiem ze strasznie długimi połączeniami odjechałam z jakąś dygresją. Mówiłam o czym? O tym, że panie to zrozumiały, że jak ktoś ma neandertalskie geny, to jest neandertalczyk, a jak ktoś ma afrykańskie geny, to jest czarny. No nie, bo w ogóle afrykańskie geny to nie jest tylko czarna rasa, ale też biała rasa. Cała północ Afryki to jest ludność biała, arabska na przykład, semicka. Oni są biali. Znaczy wiesz co, ja miałem wrażenie, że zarzuty o rzekomy rasizm wzięły się z tego, że ty odmawiasz czarnoskórym autyzmu. Tak, i chyba tak, chyba o to też chodziło. No więc panie tak najwyraźniej uznały, że odmawiam czarnoskórym autyzmu. No faktycznie to Neandertalczyk był tym białym, białym, z niebieskimi oczami, z blond włosami. Ale nie odmawiam czarnym autyzmu, tylko mówię, że neandertalska teoria autyzmu twierdzi, że jeśli ktoś ma stuprocentowo genom Homo sapiens sapiens, afrykański, to jest neurotypowy, a nie jest autystą. Tylko. W związku z tym, co powiedziałam wszystko o potencjalnym krzyżowaniu się z Neandertalczykiem i niewybiciu Neandertalczyka, to samo dotyczy ludzi o czarnym kolorze skóry. Świat Europy Zachodniej zrobił im piekło na ziemi. Wykorzystywał ich jak rzeczy, traktował ich jak rzeczy, pastwił się, wykorzystywał, eksploatował, niszczył, wyrzynał, deptał. I co tam jeszcze potrafił zrobić? A mimo to szybko pojawiła się taki typ urody, nie określam tego rasą, typ urody mulat. Podobnie jak zrobiono z Indianami, wyrzynano, eksploatowano, wyżywano się na nich. Koszmar, ale rasa kreolska powstała. Dlaczego? Dlatego, że człowiek ma dwa popędy, Eros i Thanatos, i one są równie silne. I wizja zabijania kobiet jest trochę mniej atrakcyjna niż wizja uprawiania z nimi seksu, czy to za zgodą, czy bez. W związku z czym bardzo wątpię,
by byli na świecie ludzie o czystym genomie Homo sapiens sapiens. W dodatku niewielu z tych ludzi ma czarny kolor skóry. Za czasów Bronisława Malinowskiego, powiedzmy, jeszcze się zdarzały plemiona nieodkryte. Wątpię, by dziś takie były. Od dawna nie odkryto żadnego plemienia, a nasze GPS, drony, satelity chyba obejmują już naprawdę cały glob. Więc może niektóre plemiona najbardziej odcięte od świata zachowały czystą krew. Czystą afrykańską krew Homo sapiens sapiens, która ewoluowała w związku z tym, że żyli oni w Afryce, w rasę czarną. Ale na przykład osoby o czarnym kolorze skóry w Europie czy w Stanach Zjednoczonych raczej na pewno mają w swoich genach krew ludzi o tym fenotypie, genotypie euroazjatyckim, kaukaskim, neandertalskim, zwał jak zwał. Dlaczego? Dlatego, że miłość i pożądanie to są bardzo silne emocje, bardzo silne rzeczy. I one są ponad podziałami, i one są ponad rasami, ponad kilometrami, ponad przekonaniami rodziny, często ponad wszystkim. Więc my mamy jako ludzkość aktualnie dość homogeniczny genotyp, ponieważ mamy świat globalny, w związku z czym mogliśmy się krzyżować, choć jeszcze nie od jakiegoś bardzo długiego czasu dla ewolucji, ale wystarczającego, by te geny były dość homogeniczne. Na przykład mój remigiusz ukochany ma mongolskie oczy, co go strasznie denerwuje, ale one ewidentnie są z Azji. I nic nie wiadomo o tym, by ktoś w jego rodzinie był Azjatą, Mongołem. Nie, no zwykła polska rodzina. A jednak te oczy są takie typowe. Nie dla naszego obszaru. Tylko bardziej, o wiele bardziej na wschód. Tak więc w ogóle myślenie, że ja odmawiam czarnym osobom autyzmu, jest absolutnym niezrozumieniem tego, czym jest genetyka. Bo genetyka to jest wielki wór z genami, gdzie wrzucamy wszystkie swoje cechy do jednego niemalże worka, a natura potrząsa tym workiem i rozrzuca kości do gry na stół. I co złapiemy, to mamy. Co więcej, osoby o czystym genotypie, jakimkolwiek, raczej nie mogą występować, dlatego że musiałyby uprawiać w swojej społeczności, w swojej populacji wielokrotny chów wsobny, który prowadzi do eskalacji chorób genetycznych. Dlaczego? Dlatego, że jeśli na obu chromosomach mamy tę samą chorobę genetyczną, to niezależnie od tego, jak krupier natury zdecyduje, który chromosom ma być aktywny, a który zapasowy, to choroba będzie aktywna. A choroby bardzo często się przecież dziedziczy, dlatego że one są wynikiem tego, jak nasza budowa fizyczna reaguje na czynniki zewnętrzne. Stąd wiele niebezpiecznych chorób, szczególnie autoimmunologicznych, ciągnie się w rodzinach z pokolenia na pokolenie. Dlatego
rody królewskie, książęce, arystokratyczne, uprawiające wielokrotnie chów wsobny, miały na przykład ogromny problem z hemofilią, z dużą śmiertelnością, coraz niższą dzietnością, coraz częstszymi upośledzeniami i wyginęły. Więc tak uważam, że w wiosce afrykańskiej, do której jeszcze Europejczycy nie wrócili po dziesiątkach tysięcy lat i jej nie uszczęśliwili, autyzmu nie będzie, bo tam prawdopodobnie genom faktycznie jest czysty. Oczywiście oni też dbają o to, żeby nie był za czysty, tak? Czyli pomiędzy wioskami zawierają małżeństwa, raczej nie zawierają małżeństw w swoich wioskach. No bo też zauważyli, że wielokrotny chów wsobny nie jest dobry. Ale myślę właśnie, że w dzisiejszych czasach to jest twór już czysto hipotetyczny, że taka wioska, czy taki archipelag wiosek może istnieć, do którego myśmy się nie wtrącili, nie przywieźliśmy szkół, nie przywieźliśmy swojego języka, nie przywieźliśmy swoich telefonów. To znaczy nie, występuje jeszcze. Występują jeszcze? Tak, tak, są jeszcze takie bardzo, bardzo odizolowane społeczności, ale ich jest chyba na pewno nie więcej niż kilkanaście na całym świecie. No więc jest to zasadniczo relikt. Inną w ogóle zabawną rzeczą jest to, że z jednej strony według tych pań obrażą autystów, nazywając ich neandertalczykami, a z drugiej obrażam ludzi czarnych, mówiąc, że nie mają autyzmu. Czyli obrażam i autystów, i tych, którzy autyzmu nie mają, czyli generalnie wychodzi na to, że obrażam wszystkich. Napisałam do adminki tej grupy. I osoba, która zaczęła tę gówno burzę, została stamtąd usunięta. Natomiast osoby, które piszą nam na fanpage'u i do nas prywatnie, to są jakieś koleżanki z jakimiś fake kontami. Jedna właśnie Alex, aka Martyna chyba, dwa konta, straszy mnie, że RODO i że upublicznianie, bo ja wrzuciłam w komentarzu w poście na naszym fanpage'u, wrzuciłam treść prywatnych wiadomości obrażających mnie i straszących. No i pani mi pisze, że RODO i że wyrokiem sądu jakiegoś tam nie wolno udostępniać korespondencji bez, publikować korespondencji bez zgody tej drugiej osoby, przy czym korespondencja to nie jest niechciane nękanie i obrażanie jakiejś osoby przez jakąś w ogóle przypadkową, niepodpisaną nawet imieniem i nazwiskiem osobę z internetu. To nie jest tak, że prawo chroni ludzi, że prawo chroni przy popełnianiu przestępstw. To jeszcze nie jest przestępstwo, to jest na razie wykroczenie, złośliwe niepokojenie się nazywa to wykroczenie, to co ta pani czy też pan robi. Jeśli to jest wykroczenie, to często życzeniem osób, które właśnie w ten sposób się wobec mnie zachowują, jest, żeby prawo chroniło ich dane osobowe. Ale prawo nie chroni danych osobowych w przypadku, w którym ty popełniasz przestępstwo. Czy ty musisz być w porządku, żeby się móc powoływać na prawo? A człowiek ma prawo zadbać o swoje bezpieczeństwo, w związku z czym jeśli jest złośliwie nękany, to może o tym mówić, bo on sobie chce zapewnić bezpieczeństwo po prostu w swojej grupie społecznej. Poza tym RODO dotyczy danych wrażliwych, a nie pseudo,
które się sobie wymyśliło, nie Nika, które w ogóle nic nie mówi o tym, kim jesteś i o co z tobą chodzi. I co? I cały dzień upłynął niemalże... Wiesz, tylko nie trzęsiesz mi strasznie. O, przepraszam. Cały dzień upłynął pod znakiem przychodzących kolejnych wiadomości, jak to nasza fundacja zostanie zniszczona, jak ja zostanę zniszczona, jak ja powinna być karana, izolowana, jak my brutalnie tresujemy dzieci, jaką jestem rasistką, że w końcu zostanie ze mną zrobiony porządek i tak dalej. Nie ma nas na kanale od dawna, ponieważ to samo spotkało nas we wsi, również ze strony administracji. To znaczy, bardzo się uwidoczniło ta strategia przetrwania, która mówi, że obce jest straszne i obce jest złe. To znaczy, jeśli jesteś nierozumiany, to trzeba cię spacyfikować. To, co zrobiono z nami w ostatnich miesiącach, zajęło nas w 100%, przewróciło nasze życie do góry nogami i zupełnie zmieniło kierunek naszych działań. To znaczy, my w tym roku będziemy się skupiać przede wszystkim na tym, żeby narobić rabanu wokół nas i fundacji, dowolnego rabanu. Rabanów w każdym sensie i w każdym miejscu, w mediach, u polityków, w różnych urzędach, gdzie się da. Ponieważ doszło po prostu do tego, że administracja tej dwójce dziwaków i tej dziwacznej fundacji próbuje de facto zabrać nieruchomość lub wykurzyć nas w dowolny inny sposób. Zwierzęta częściowo są z nami, częściowo są zabezpieczone na wyjazdach. My przyjeżdżamy do domu, wszystkie cenne rzeczy wynieśliśmy, więc jakby ktoś chciał się włamywać ze wsi, a mieliśmy już włamania do domu, to informuję, że nie bardzo jest po co. Chyba że z jakimś wózkiem widłowym czy innym dźwigiem po jakieś większe, cięższe rzeczy. Informuję też, że zjawiamy się w zupełnie nieprzewidywalny sposób. Nie wiadomo, kiedy można nas zastać, więc można zostać po prostu przez nas łapanym na włamaniu. Poza tym, my jednak jesteśmy lubiani też przez wielu sąsiadów. I są oczy otwarte na to, kto łazi koło naszego domu. Więc proponuję jednak nie łazić. A do naszych widzów mamy taką prośbę. Mamy teraz ze zbiórek dwa komputery z ery mniej więcej Vista, Windowsa 7. Mamy monitory, mamy trzy kamerki. Dostaliśmy instrukcje, ale ja nie potrzebuję instrukcji. Ja potrzebuję, żeby ktoś to zrobił fizycznie. My potrzebujemy, żeby ktoś to zrobił fizycznie. My mamy za dużo rzeczy do roboty, żeby się uczyć czegoś nowego. Otóż potrzebujemy, żeby z tych komputerów złożyć sprzęt, który da radę pociągnąć streaming. A więc trzeba tam postawić pewnie jakiś nowszy program. Może, nie wiem, czy płytę główną jakąś nowszą sadzić, czy procesor, nie wiem, nie znam się. Będzie trzeba, to coś załatwimy. Żeby po prostu zrobić z tego sprzętu i ewentualnie jakiegoś dokupionego przez nas monitoring domu, działki i owcom odpalić kanał na YouTubie, taki 24-godzinny kanał relaksacyjny ze zwierzętami. Tak więc bardzo będziemy wdzięczni za pomoc w tej kwestii. Żeby się bronić przed tą, po prostu przed tym paleniem czarownic, to podejmujemy różne kroki w kierunku rozwijania się dalszego. I aktualnie Meme i Ciumcia startują w konkursie Pupil Roku, a jeden z naszych kotów zaczyna robić uprawnienia kota terapeutycznego i potem jeszcze Meme i niektóre koty będą robić te uprawnienia, te certyfikacje. Na ten moment możecie nam pomóc, głosując na Memego i Ciumcie w tym konkursie.
oni wtedy przejdą do krajowego etapu. Aktualnie są na drugim miejscu. Konkurs trwa do 24 lutego. Jeden głos to jest koszt SMS-a 2,46 chyba. Dzisiaj nagrywaliśmy wywiad dla Nowin 24, które są organizatorem wojewódzkiego etapu tego konkursu. Natomiast pieniądze na remont domu, na walkę o swój dom również zbieramy na ubrania do oddania. Także jeśli macie jakieś zbędne ciuchy, to możecie wysłać na którąś z tych zrzutek. No i tam też zbieramy na kurs Woreczka i Weroniki Lawery. Ten terapeutyczny, ponieważ Weronika będzie robiła uprawnienia jako zooterapeuta. Będziemy chcieli również zatrudnić wiosną i latem dwóch chłopaków jakichś sprawnych, którzy mogliby nam pomóc przy remoncie. Zapłacić będziemy mogli prawdopodobnie dopiero we wrześniu, natomiast jeśli ktoś chce przyjechać i pomóc nam w tych pracach, to bardzo będziemy wdzięczni. Natomiast jeśli ktoś chce nam pomóc w robieniu rabanu, to mamy od tego specjalną grupę i też zapraszamy. A więcej, bardziej szczegółowo powiemy o tym, co się stało i co się dzieje na streamie, który zamierzamy zrobić 14 lutego. Jeśli więc ktoś chce spędzić walentynki z nami, no to zapraszamy 14 lutego na to, żeby się dowiedzieć, co się w naszym życiu od Janie bawiło i o co toczy się w ogóle stawka w tym momencie. Dziękuję bardzo.